po epidemii otwarto w Kalifornii Disneyland. Przygotowano szereg nowych atrakcji, m.in. nawiązano do starego filmu Królewna Śnieżka, pokazując słynny pocałunek, którym królewicz obudził Śnieżkę ze snu. Pocałunek wywołał liczne protesty, zwłaszcza feministek, które uznały, że całowanie osoby, która śpi, można porównać do napaści seksualnej na nieprzytomną osobę. Wedle zasad poprawności politycznej królewicz w żadnym wypadku nie powinien całować królewny Śnieżki, a niech sobie śpi na wieki wieków. Amen. Dokładnie tak samo myślała zła królowa, która nagle okazała się feministką. Problem dotyczy też innej bajki, w której pocałowana żabka zmienia się w piękną księżniczkę. Chodzi o to, że nie należy całować osoby, która nie wyraziła na to zgody, a żabka nie wyraziła. Wydała podobno z siebie radosny skrzek, ale mógł on oznaczać sprzeciw. A książę nie dał żabce jednoznacznie się wypowiedzieć, tylko wziął się od razu do całowania. Czyli znów napaść seksualna. Jeszcze gorsza jest sytuacja, kiedy ktoś chce ratować na przykład nieprzytomną topielczynię, stosując sztuczne oddychanie metodą usta-usta. Takie praktyki powinny być nie tylko potępiane, ale także karane. Wreszcie tak zwana reanimacja. Polega ona, jak wiadomo, na rytmicznym uciskaniu piersi. Czy ktoś pyta, na przykład kobietę, czy zgadza się, by jej uciskano piersi? Oczywiście nie. Zresztą uciskana i tak nie odpowie, bo przecież właśnie umiera. Jest to brutalna napaść seksualna i dlatego w imię poprawności politycznej należy powiedzieć jednoznacznie: pora skończyć z przemocowym całowaniem śpiących królewien, płazów i reanimacją. Dosyć tego. W Sejmie wyróżniła się ostatnio posłanka Klaudia Jachira. Czym? Spytają zdumieni obserwatorzy sceny politycznej. Przecież posłanka nie zgłasza żadnych koncepcji politycznych, nie da się powiedzieć, żeby zajmowała się poważnymi problemami i generalnie nic nie wniosła do Sejmu swoją osobą. To wszystko prawda, ale teraz odnotowała osiągnięcie, które u wielu budzi podziw. Od kiedy zasiadła w ławach sejmowych, przytyła 10 kilo. Ponieważ mamy dopiero połowę kadencji, jest bardzo prawdopodobne, że przytyje jeszcze 10, a może nawet 20 kg, bo to jest osoba ambitna i lubi, kiedy się zwraca na nią uwagę. Niektórzy posłowie Koalicji Obywatelskiej po cichu twierdzą, że posłanka Jachira ostatnio rozpycha się przesadnie w ławie sejmowej, a przecież obok niej siedzą posłowie bardziej zasłużeni i mający przynajmniej coś do powiedzenia. Panie powiedzą zapewne, że to jest dla posłanki problem, ale nie musi tak być. Dodatkowe kilogramy to nowe możliwości. Wraz z każdym kilogramem można zwoływać konferencje prasowe, informować na nich o swojej wadze co do jednego grama i opisywać dokładnie, co się jadło, żeby ten dodatkowy kilogram uzyskać. Bardzo interesujące mogą być pytania dziennikarzy dotyczące kaloryczności kartofli, wartości odżywczych bobu i wzrostu inteligencji na skutek regularnego spożywania kapusty. Uważamy, że posłankę Jachirę czeka wielka przyszłość. Wielka zresztą pod każdym względem. Rosja postanowiła zemścić się na Czechach za to, że usunęły z Pragi 18 rosyjskich dyplomatów i jeszcze wyjaśniły całemu światu, dlaczego to robią, dzięki czemu okazało się, że to nie żadni dyplomaci, tylko normalni terroryści. Rosjanie długo i zaciekle myśleli, jakby to dopiec z nienawidzonym Pepikom i wymyślili: nie będą kupować od Czechów ich piwa. Zemsta na pozór doskonała, bo czeskie piwo to znakomity produkt eksportowy. Tyle, że jest jeden problem. Ogólnie wiadomo, że Rosjanie piwa raczej nie piją.
Spożywany przez nich alkohol to głównie samogon własnej produkcji. Komu się nie chce produkować, kupuje samogon od sąsiada. Jeśli nie lubi sąsiada, idzie na stację benzynową i kupuje mocne i tanie Borygo. Po Borygo następuje długa lista tamtejszych wynalazków alkoholowych, które nam w Europie Środkowej w ogóle nie przyszłyby do głowy. Rosjanin jest to bowiem człowiek, który lubi żyć krótko, ale intensywnie. Pije wszystko, co się da wypić, ale piwo raczej rzadko, bo ten trunek jest po pierwsze za słaby, a po drugie za drogi. Tak to Rosja postanowiła ukarać Czechy, a równocześnie doprowadzić do wzrostu spożycia Borygo. Zdumiewający kraj. A najbardziej zdumiewające jest to, że mimo takiej ilości absurdów nadal istnieje. W Belgii mieszka pewien farmer, który bardzo lubi swoją pracę. Przyjemność sprawia mu przede wszystkim orka. Patrzy sobie z wysokości traktora na świat i jest prawie szczęśliwy. Jedynym utrapieniem farmera był do niedawna duży kamień leżący, od kiedy pamięta, na rogu jego pola. Kamień utrudniał manewrowanie traktorem i odbierał przyjemność z orki. Wreszcie farmer nie wytrzymał, zaparł się i przeniósł kamień nieco ponad 2 metry dalej. I co się okazało? Popełnił czyn karygodny, ponieważ kamień wraz z innymi wyznaczał granicę francusko-belgijską. Przenosząc go, farmer dokonał aneksji terytorium Francji i przyłączenia przyległej do jego pola ziemi francuskiej do Belgii. Wróble ćwierkają, że władze zwróciły farmerowi uwagę na niestosowność jego działań i zaproponowały, żeby przeniósł kamień z powrotem. Farmer odmówił, argumentując, że z powodu jakiejś głupiej granicy nie będzie ryzykował uszkodzenia traktora. Rozmowy na szczeblu międzynarodowym trwają. Antyszczepionkowcy popadli w euforię. Firma Pfizer musi zapłacić pewnemu Włochowi odszkodowanie. Za co? Otóż u owego Włocha wykryto w swoim czasie chorobę Parkinsona. Doktor przepisał mu lekarstwo firmy Pfizer. Co ma wspólnego Parkinson ze szczepieniami na COVID? Nic a nic, ale antyszczepionkowcy uważają, że ma. Wracając do naszego Włocha. Lekarstwo na Parkinsona pomogło, ale ujawniły się skutki uboczne. Pacjent popadł w seksoholizm i uzależnił się od hazardu. Ponieważ dołączona do leku ulotka nie ostrzegała przed seksoholizmem i hazardem, Włoch zwrócił się do sądu i wygrał. Teraz antyszczepionkowcy upierają się, że każdy, kto się zaszczepi przeciw COVID, też popadnie w uzależnienie od seksu i hazardu, o innych skutkach ubocznych nie wspominając. Ta sprawa ma też inny aspekt. Małżonki niektórych antyszczepionkowców zaczęły ich namawiać, żeby się jednak zaszczepili. Chodzi o to, że ich mężowie wprawdzie bardzo dużo i głośno mówią, ale brak im nawet odrobiny seksoholizmu. Może szczepionka coś pomoże?